Cześć, witajcie, z tej strony Husiek i witam was w kolejnym odcinku w grze Call of Duty. I będziemy kontynuować sobie dzisiaj kampanię. Skończyliśmy ostatnio na misji prezydent. Bodajże dzisiaj będzie coś dalej. Ale to co będzie dalej ogólnie zobaczymy za chwileczkę. Przypominam, że w ostatniej części skończyło się to tak, że wyszedł makaron z helikoptera i dostaliśmy kulkę w łeb. No cóż, przechodzimy dalej, zobaczymy co nas czeka. Pewnie, że tak. The Russian president never arrived in Hamburg for the peace summit. With his whereabouts currently unknown, no one is certain what this means for the peace treaty. Looks like Makarov just played his next hand. If he puts himself back on the grid, he wants it to be known. So where do we start hunting? Africa. Makarov's been using local paramilitary group to move shipments into Sierra Leone. From there, they go towards Morocco and into Spain. He's moving north. Right towards Her Majesty's doorstep. What's the cargo? I don't know, but it's important to him. Then I want it. We can use the river to get in close. There's a factory in the camp where they store the shipments. The PRF's been waging genocide in the Highlands for months. They'll be everywhere. Makarov wouldn't let this travel lightly if it didn't serve a greater purpose. And chances are the bastard will be there personally to see things off. If he's back on the grid, then so are we. No i okej. Jesteśmy w bagnie. Nikolaj, we're just outside the village. Copy. I'll pick you up in 1 hour. Się pojawili, jak... The factory isn't far from here. Makarov's cargo should be there. Keep it silent. Let's move. Okej. Maintain a low profile. Nice. So, try not to die this time. No, zobaczymy. Co nas będzie tutaj czekać? Znów to samo? Vehicle's approaching. Get down. Get down. Czalna mudzina. Ale bym go kropnął. Nie chcę AK. Dobra, idziemy dalej. No, powiedzmy, że to było takie... wcale nie dziwne. Ja chcę sobie w końcu zabić jakiegoś. Okej. Co to jest? Ach, hieno. Lol. Szczerze nie przepadam za snajperkami ani misjami, w których mam snajperki. Jest takie, no... Dawać, jo. Ładnie padli. Au! Co mnie mudzin jeszcze leż do mnie? Dam ci bananów i będziesz szczęśliwy, także spokojnie. Nie, żebym miał coś do murzynów, bo murzynów w sumie bardzo... Nie mam nic do nich, ale... O cholera, jasna. To był zły pomysł. Dobra, zalemowałeś wrogą, zostaj w ukryciu. A, nie strzelaj. Się ich tutaj nakociło jak Chińczyków przy ryżu. Normalnie. No i co, będziemy tak się... No, jestem cały czas gotowy. Nie, wcale by nas nie zauważyli. Trzech kolesi biegających ze snajperkami, przebiegających sobie koło mudżynów i by nas nie widzieli. O, samochodem sobie jadą. Powiedziałbym, że po banany, bo tak dużo ich.
Tak, śmiejcie się, że po banany, a później te banany będziecie wpierdalać z hipermarketu. Nie, że coś ten, ale ja banany w sumie bardzo lubię. Weź, tyle mi wystawia. Fe. Dobrze, że jeszcze gaza nie puścił. Albo, że się nie posrał ze strachu. Ja bym go... Kropnąłbym z tego. Tego też. Pięknie. No, co jest? Po co mu jeszcze murzyn? O, raju. Nie wiem, co ma makaron do murzynów. O. Dead body. Dobra, idziemy dalej. Kurczę, i teraz mnie naszła ochota na banana. Na banany nawet. Cały kilogram bym wpierdzielił. Że ja mam tu iść? Yuri. Osłaniaj, no chyba was. Ja nic na razie nie widzę, dobra. Na razie brak. Kolejny patrol na drodze, tak? Widzę. Zapewne. To może zrobił kabum. Spotka się z kapitanem, no dobra. Będzie rosół. Brody od koło, tak? O, wreszcie coś normalnego. Że co? On powiedział, pokulajo banany. Czego ty tu? No wiecie co, moich... Nie wiem czemu, ale na początku myślałem, że to są moje dziady. A, i te ci też porządnie do tych murzynów, także... A nie, wszyscy są podobni. To jest najdziwniejsze właśnie. O, mówiłem. No, z takiego blisko sobie nie trafić, to normalnie porażka, chłopie. Jak ty się... O, granat gdzieś leciał. Nie ma bananów, poszło w łon. Masz klaru jedna. Łops. Ło. Chodzi dobry. Au. Fogin. Gdzie? Ja wam dam banany. A, to jest mój. Dobra, spoko. Żyj sobie tam. To też jest mój? Kurde, weźcie się, poszedźcie, kurde. Bo to... Aaaa! Fuck!
No. Skąd oni się kocą? Na pewno nie z drzew bananowych. Chociaż... Czy ja wiem, czy nie z drzew bananowych? Pojawiały się znikąd. Cholera, ich wiesz, skąd oni się biorą. Bananas. W drugą stronę, koleś. W drugą. Aha, dokładnie tam. Trollololo, ale mamy iść w tamtą stronę, nie w tą. Po cholerę, wejdźcie w tą stronę. No. No dobra, już im się odwiedziało. Znowu będzie rosł. Jeszcze jeden. Patrzcie, żywotny. Patrzcie, jaki kurak. No. Dead body kuraka. Kabum, ale tu jest brzydka woda. Oj, gino. Ostrzałem uzbrojony w pick-upy, dobra. Ja pierdaszę. Ładują ładnie, fuck. Szabla. No super, dopiero tu. A ja się z tym nie ruszam. Mam was. Gdzieś. Poczekam aż przyjadą jedni, poczekam aż przyjadą drudzy. Tra-la-la-la-la. Chociaż nie, znając tą grę, to będę musiał zejść na dół, żeby się coś stało, no normalnie. Obsadź 50 może. Dobra. Ja się włam. O tak. A się ich tam nakociło na tym dachu. No, gincie. Ale fajna rzeźnia. Skąd oni się tak kocą normalnie? Ja nie wiem. Gdzie jest całe multum? Ładnie trzeba ich wykosić. Oj. Kurczaku. Wow. No i popsolimy zabawkę. Lipa. O fuck, dużo ich. Jednak czarna armia diabła nie jest taka, wiecie. Spieprzaj, spieprzaj szybko. Sorry, ale musiałem to zrobić. Jaki skubaniec. Fuck! No, ważysz tu, kur... No poczekalibyśmy na kolegę. Aha. What the fuck? Że niby jak ja mam go teraz ten... Dobra, gincie.
Oj, poszedł w łon, znaczy tam gdzieś. No fajnie, tylko... Użyj moździerza, gdzie jest moździerz? Chyba nie tam. O, misja z tego. Z... Z Kołpa. No to hola, może byście mnie odsłonili. Jasne, więc się to koci. Bong. No. No jaki ciulas murzyński. No. Oj. Czekaj, kiedy będą hieny. Bo tutaj pamiętam, przynajmniej w kołpie były hieny. O, już jest słychać chyba. Przynajmniej słychać jakieś szczekanie, nie wiem, nie wiem jak wydają, jaki wydają odgłos hieny, ale nie wiem czy robią rrr, rrr. Wombo combo, tak to by Bremo powiedział. Na. Zresztą coraz dłuższe te misje. Fajnie. Oj, młodziny do domu. No nie ma jak dostać w nogę i patrz od razu. Reload. Dobra, ruszamy się dalej, bo normalnie taka będziemy stać do jutra. Come on. Oczy, kurde, ich tu okociło. Znowu. Ja coś mało magazynu, mało tego. Mało nabojów. Aj! O! Pieprze tam nawet nie podoba. Gdzie wy spieprzacie teraz? No co za... Jakie tuczki. Masz. Dziamdżaj. Co, żyje dalej? A to kurde. O, ja pierdzielę, no przecież tak to nie będzie. Nie będzie mudzić mi tu ołowiem. Penetrował nas. Koleg. Egi, no. Następny. No. Dobra. Bum. No, mam nadzieję, że nie żyje. Oj. Ten, ale ten jest... O, nie, połamało rączkę. Chyba nie tylko rączkę. Jaki pokaz walki normalnie. No. O raju. Szkoda, że tego w tej grze jest tak liniowo. A w tym. Do kościoła? Do churcha? Dobra, biegnę do churcha. Tylko mi osłaniajcie. Au! No chyba, żeście mnie ładnie wystawili.
A gdzie się tam ruszasz? Hiena pieprzona. No. Ale to sądzę, że to nie będzie koniec. Co mamy w środku? Elektronika. Na swojej drodze. Pięknie, czyli chyba przeszliśmy misję. Będziemy się widzieć w kolejnej misji. Ale tymczasem zostawiam wam jeszcze filmik zapowiadający kolejną misję. Dzięki wam za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Have we identified the vessel? No, sir. The call came from a number on the watch list for Fregatta Industries. Wake up MI5 and notify them that we have an imminent threat. Gentlemen, what do we know? Nothing solid. Special branch is sweeping up known persons of interest, but we advise tasking SAS to investigate Tier 1 threats. Patch me through to Hereford. Ma'am, I understand we have unknown hostiles expecting a package. MI5 has identified several possible points of entry. Be advised, the nature of the cargo is currently unknown. Roger. My team is making ready. We'll be on plot within the hour. Don't worry, ma'am. Whatever they're up to, we'll put a stop to it.